Cześć kochani, jesteśmy tutaj z Wiktorem, jedziemy sobie teraz autkiem do Krakowa na lekcję śpiewania, patriotyczną lekcję śpiewania, bo dzisiaj jest Święto Niepodległości, chociaż wy to zobaczycie dopiero w niedzielę, więc dla was to będzie już po. Moi drodzy, dzisiaj jest 20-lecie krakowskich lekcji śpiewania. Z tej okazji jest taka specjalna lekcja, jest dużo takich pozytywnych, energetycznych piosenek. Słuchajcie, niektóre są nawet takie lekko, jakby to powiedzieć, takie rozrywkowo, nie wiem jak to określić, są troszeczkę takie pikantne. O, są takie piosenki też, bo też w czasie wojny się takie pisało. I moi drodzy, będziecie mogli obejrzeć jakieś tam urywki, drobne urywki, bo my nie mamy tak czasu, żeby się, wiecie, bardzo skupiać na kręceniu filmu, bo jest duże zamieszanie, wszyscy się przebierają, ćwiczą, coś tam jeszcze przygotowują, więc drobne uryweczki, jakieś zdjęcia wam pokażę, już gotowych kostiumów nas, oczywiście na scenie, postaram się wkleić wam też nagranie, jak śpiewamy na scenie oraz jak występują moje dzieci ze szkoły, kilkoro dzieci będzie śpiewało z nami jedną piosenkę, także zapraszam was serdecznie na tą relację. A kochani, tak a propos jeszcze lekcji śpiewania, to Waldemar Domański, który jest prowadzącym nasze lekcje, wymyślił te lekcje, jest ich pomysłodawcą, organizatorem od 20 lat, stąd dzisiejsza uroczystość specjalna, taka okrągła rocznica i rozprzestrzeniło się to na całą Polskę, to jest bardzo fajne, myślę, bo to jest taki dobry sposób na, no, na popularyzowanie patriotyzmu, radość, śpiewanie, prawda? No. Tak właśnie jest, kochani. I właśnie w wielu miastach już są organizowane te lekcje, więc jeśli u was w mieście też jest, no to wiedzcie, że rozpoczęliśmy to tu w Krakowie i nasz zespół jest takim prekursorem numerem 1. Także pamiętajcie o tym. Kochani, będziemy się łączyć później. Do zobaczenia i mam nadzieję, że się wam spodoba. Już zaczęliśmy się zbierać. Patrzcie, co tu się dzieje. Kostiumy rozłożone, mundury. Tutaj koleżanka zostawiła swoje. To kostium Wiktora, w którym go zobaczycie. O, i są żołnierze. Śpiewnik. Wsadzony. Tutaj o, przystojniacy. Cześć. I piękne laski, które będą na scenie występować. Niektórzy są aktorami ogólnopolskiej rangi nawet. Można lub gwiazdorami w słynnych zespołach, których jeszcze nie mogę wymienić na razie. Albo też reżyserami. O, proszę. Niektórzy się plugawią produkcją. Produkcja, te sprawy, słuchajcie. No i tutaj, tu wczoraj była próba, widać. Patrzcie, jacy jesteśmy grzeczni. W rządkach siedzimy ładnie. Grzecznie. Tutaj się czasem odbywają spektakle, więc zapraszamy was. Na razie gramy na górze na scenie, na drugim piętrze, ale normalnie to tutaj właśnie w tej sali występowały kabarety, teatry i tak dalej. A tutaj jest nasze zaplecze. Dam, da, dam, da, dam, 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 da, zaraz mnie coś przejedzie. Bartek, cześć. Cześć. Będziemy dzisiaj śpiewać na lekcji śpiewania z okazji Niepodległości. Jest to 20 lekcja śpiewania. Będziemy szczęśliwi, jeżeli przyjdziecie do nas na rynek, albo jeżeli obejrzycie relację później. Relacje, bo to będzie to później. Oglądajcie. No, słuchajcie, o. Idziemy na próbę na razie, bo wiecie, próba musi zawsze być. Jest przed 15, więc próba dźwięku będzie. Patrzcie, jak tu ładnie. Najsłynniejsze miejsce w Polsce, chyba. O,
jest już scena, z daleka widać. Ale fajnie wygląda słońce, słuchajcie. Jak ładnie. No i proszę bardzo, jesteśmy na rynku. Patrzcie, patrzcie. Jesteśmy. Zaraz będziemy zaczynać próbeczkę. I państwo, artyści. Czuję się jak Rolling Stones. Czuję się jak Rolling Stones. Nagrałam to. No i tak to wygląda z naszej strony. W razie nikogo, bo to dopiero za 2 godziny. No, nie nikogo, ale niewielu, niewielu panowie tutaj od techniki. Według tej logiki, gdybym ja miał pracę, to on? Kasia! Gwiazdo moja, nasza. Chodźcie, no. Ukochana ziemią. Dokładnie, dokładnie. Tak jak... No, tam są też moje dzieciaczki. O, gdzieś tam jest, o, jest Adusia w takim wianeczku. Proszę bardzo. Ja chcę head and shoulders zrobić. Zrób head and shoulders. Ja go Lore. Czekajcie, 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 bo to gwiazda reklamy. Jej! Udało się. No, idziemy wreszcie. Już patrzcie, jest praktycznie ciemno. Jest Vincenty Witos. Witamy, witamy. Witamy, jest tutaj zbieranina żołnierzy. I udajemy się na miejsce wydarzenia. Jest Basia Stępniak w przepięknym futerku. O, o. A, zobaczymy teraz pięknych artystów. Którzy kontaktowali się z krajem, którego jak wiadomo pod zaborami nie było Polski na mapie, tą pieśń przemycali do Polski, znaczy do dawnej Polski. Dlatego no, o, o, patrzcie, zobaczcie. Młody żołnierz jest. Młody wilk, młody wilk. Jest żołnierz kolejny. Proszę się pokazać, panie żołnierzu. Przepięknie. O, a co my tu mamy? Jest Witos i dziewczynki. Hej dziewczynka. Cześć, a ja potrzebuję eksperta, żeby mi tutaj chustę dał. Zaraz ekspertnia. Jest artysta, który dostał się do powstania. Wow. Się przerobił na Teatr Loch Kamelot. Jesteśmy my z Waldkiem i kontynuujemy tradycję. Kontynuujemy tradycję, kontynuujemy śpiewanie i wychowujemy młode pokolenia, które teraz widzicie na scenie. Weszła szkoła Sygnyczowa. Słuchajcie, to jest szkoła Kingi Nurkowskiej, która od wielu, wielu lekcji ubiera naszych artystów. Kinga, pokaż się. Kinga, która ubiera te wszystkie suknie, mundury. Kinga, pokaż się, bo to właśnie... Bo Kinga ubiera artystów i dzięki temu tak pięknie wszyscy wyglądamy. I śpiewamy, Waldku, śpiewamy, tak już, śpiewamy, kochani. Przechodzimy przez historię Polski. Biegiem trochę. Biegiem i śpiewamy ulubioną piosenkę wszystkich, Siekiera, Motyka. Siekiera, Motyka, bimka, szklanka, w nocy na ląd, dzień łapanka. Siekiera, Motyka, światło, prąd, kiedyż oni pójdą stąd. Siekiera, Motyka, tramwaj, buda, każdy zwiewa, gdzieś się uda. Siekiera, Motyka, igła, nić, już nie mamy gdzie się skryć. Już nie mamy gdzie się skryć. Szary nam nie dają żyć i kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, piłka, linka, tu to święcim, tamten linka. Siekiera, motyka, światło, prąd, brawuj, braju, wreszcie stąd. Siekiera, motyka, styczeń, luty, hitle, skupczeń, mówią buty. Siekiera, motyka, linka, brud, już pan malarz jest kaput. Jak tu wyjść i o czym śnić?
nasz przegrał wojnę, głupi malarz. Sigra, motyka, piłka, nóż. Przegrał wojnę, już, już, już. Sigra, motyka, ciutka, malarz. Przegrał wojnę, głupi malarz. Sigra, motyka, piłka, nóż. Przegrał wojnę, już, już, już. No właśnie, dziękujemy dzieciom sygnaczowa. Zawoda rośnie duża, pieni strzeże mordów bram. Boże, nasze Boże, pewnie Ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo nad nie, na mnie Twoim lec. Albo nad nie, słono. Tylko jedno wiecie co? Bo drugie znajduje się w Albert Hall. Jego matka, no wiecie, odcięła mu, gdy był małe dziecię. Żołnierska pieśń, proszę Państwa. Tak się dobiega. To jest szanowny pan Waldemar Domański, udrapujesz. Rzeczony pomysłodawca, człowiek inicjatywa. Tak, to ja. A to zespół i przyjaciele.